Fotel skrzypi. Jesteśmy w trochę nietypowym otoczeniu, ale to wszystko jest związane z tematem dzisiejszego filmu. Zabieram Was bowiem w miejsce, gdzie dzieła sztuki, meble i obiekty z kanonu światowego designu są zestawione, są obok siebie, co podkreśla ich wspólne pochodzenie, myśl i geniusz pracy ludzkich rąk. Zobaczymy też absolutne skarby Art Deco. Już się nie mogę doczekać, żeby Wam to pokazać, także jedziemy do Brukseli. Na targach kolekcjonerskich Brafa w Brukseli byliśmy już z Akademią Dagmary. Teraz jednak ten odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ taka też była kolekcja pokazana podczas tego wydarzenia. Każdego roku targi Brafa składają hołd konkretnemu artyście. W tym roku jest to Christo, bułgarski artysta, który przekształca krajobraz. To on owinął Reichstag w materiał, to on owinął paryski most Pont Neuf i to on przekształcił Central Park dzięki swoim tekstylnym bramom. Teraz Christo i jego trawniki uświetniły wnętrza hali Tour en Taxi, gdzie zorganizowano targi Brafa. Targi Brafa są jednym z największych na świecie wydarzeń, gdzie muzealnicy i kolekcjonerzy, milionerzy przyjeżdżają na zakupy. Można tu kupić obiekty z przestrzeni kilku tysięcy lat, od egipskich po współczesny design, współczesny, czyli dwudziestowieczny, bo to jest taka granica czasowa, jeśli chodzi o wystawiane obiekty. Jedną z rewelacji tegorocznych targów Brafa były dwa obrazy, które trafiły na rynek kolekcjonerski po wieloletniej, trwającej dekady nieobecności. Pierwszym z nich jest wyrocznia René Magritte'a. Obraz, który został kupiony w 1987 roku przez kolekcjonera i który przez 30 lat pozostawał w ukryciu. Kolejną rewelacją, która wstrząsnęła kolekcjonerami, był obraz, którego współautorem był Rubens. Pod koniec życia uczestniczył w powstaniu tego dzieła. Jest to jedna z dwóch części. Gdzie jest druga, nie wiadomo. Ta jednak wypłynęła teraz i została zaprezentowana w Brukseli. Jednak moim zdaniem największą rewelacją była wspaniała kolekcja rzeźb Art Deco dwóch największych mistrzów tego kierunku, Demetra Chiparusa i Ferdinanda Bryce'a. Chiparus był z pochodzenia Rumunem, wykształcił się we Włoszech, ale pracował w Paryżu. Tam zdobył uznanie i tam poznał Siergieja Diagilewa, twórcę rosyjskich baletów, czyli wspaniałej grupy baletowej, która wstrząsnęła ówczesną Europą. Projektował dla niej Leon Bakst, który swoją drogą zainspirował Johna Galliano do tworzenia kolekcji w 1998 roku, co widzieliśmy w Akademii Dagmary, gdy odwiedziliśmy wystawę poświęconą Christianowi Diorowi. Teraz jednak wracamy do tematu. Chiparus jest wyjątkowy pod względem misternej pracy, pod względem wyjątkowo pięknych kształtów jego figur, pod względem dobranych materiałów. To głównie kość słoniowa, brąz, złoto i to ta chirurgiczna precyzja, która oddaje ruchy tancerek rosyjskiego baletu, która oddaje ruchy delikatne jak skrzydła motyla, uwiecznione w tak twardym materiale jak brąz. Podobnie wielkim twórcą był Ferdinand Price. On z kolei pracował w Niemczech i serce mnie boli, gdy pomyślę, że podczas wojny jego berlińska pracownia została zbombardowana i spłonęła. Jednak nie wszystkie dzieła uległy zniszczeniu, wiele z nich ocalało i można było oglądać niezwykle dużą i niezwykle spójną kolekcję pokazaną na targach Brafa. Ci dwaj artyści, Chiparus i Price, są wymieniani jako najwybitniejsi twórcy rzeźb stylu Art Deco. Wspaniałym przykładem tego, że Art Deco nie umiera, że Art Deco ma swoich kontynuatorów 100 lat później, mniej więcej 100 lat później, są rzeźby artysty francuskiego
polskiego pochodzenia Żaka Owczarka. Jego kubistyczne zwierzęta, jego geometryczne kształty nawiązują estetycznie do Art Deco, jednak mają bez wątpienia rys niezwykle współczesny. To artysta, którego chciałabym kiedyś spotkać i pewnie tak się stanie. Targi Brafa, jak już wspomniałam, to także wspaniały design. To obiekty, które z reguły i na co dzień ogląda się w podręcznikach wzornictwa, ogląda się w podręcznikach historii sztuki, szczególnie prace takich projektantów jak George Nakashima, który bardzo lubił niepowtarzalne obiekty wykonane z pni drewna. No można powiedzieć, że nasi bieszczadcy rzemieślnicy projektują podobnie, jednak trzeba pamiętać, był to wstrząs dla wzornictwa, by tego typu obiekty wprowadzić na salony. Pokazano też obiekty Rona Arada i Jorge Zalszupina. To kolejny polski akcent. Jorge Zalszupin urodził się w Polsce, jednak cała jego działalność artystyczna odbywa się w Brazylii. Blisko współpracował na przykład z Oskarem Niemeyerem, co świadczy o randze tego projektanta. Kolejnym polskim akcentem, choć nie planowałam się na tym koncentrować, no ale tak wyszło, jest obraz Mojsze Kislinga, artysty pochodzącego z Krakowa. Obok widzimy obraz jego przyjaciela Marka Chagalla, długo by opowiadać o tym całym towarzystwie. Sztuka współczesna również była obecna na targach Brafa, w tym prace mojego absolutnie ulubionego współczesnego artysty Anisha Kapura. Uwielbia tworzyć obiekty, które potem wykorzystują złudzenia optyczne, iluzje, przekształcają świat, który widzimy albo do góry nogami, albo jak w krzywym zwierciadle. Nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Niezwykłe, niezwykłe przeżycie. Na targach Brafa oczywiście nie brakuje niesamowitych przedmiotów, jak na przykład ten amonit za 60 tysięcy euro. Ta historia ma swoją cenę, ale z drugiej strony taki obiekt jest naprawdę czymś niezwykłym. Podobnie jak ta rzymska mozaika, którą też można kupić i cieszyć nią oczy, wiedząc, że stąpał po niej senator na przykład. To wie. Można też mieć mozaikę całkiem współczesną, jak ta, która została stworzona na podstawie obrazu Fernanda Legera. I niestety musimy już kończyć naszą wycieczkę po tym wspaniałym miejscu, jakim są targi Brafa. Mam nadzieję, że podobnie jak ja zachwyciliście się niezwykłością tej kolekcji Art Deco Shiparusa i Price'a, jak jeszcze wiele skarbów jest przed nami do odkrycia. Aż strach pomyśleć. Jeśli spodobał Wam się film, naciśnijcie lubię to, zasubskrybujcie kanał i spotkajmy się w kolejnym odcinku, bo szykuję dla Was coś niezwykłego. No zawsze staram się znaleźć coś niezwykłego. Nie zawiodę.